Siema, siema, siema. Łukasz Walkiewicz, kanał Automotyw i taki południowo-koreański twór z dywizji N. Nie M, tylko N. Hyundai Kona N. Albo Konan, jak kto woli. Hyundai Kona N ma 280 koni, napęd naprzód i jest troszkę wyżej podniesiony. Należy do niszy, których teraz na rynku motoryzacyjnym jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czy ten troszkę zmieniony tak naprawdę Hyundai i30N ma sens? Zapraszam, dzisiaj troszkę poopowiadamy o takim niebanalnym samochodziku. Koreańczycy nie byliby sobą, gdyby nie pokombinowali albo nawet przekombinowali, bo ten przód jest przekombinowany. Mamy te wąskie światełka, które wyglądają jak u obcego, jakieś mini wlociki, kratki, wloty, światła. No tu jest, tu się tyle dzieje, że tu jest jeden wielki, moim zdaniem, bajzel. Hyundai i30N wygląda lepiej, jest bardziej spójny. Tutaj z przodu to jest auto dla kogoś, kto bardzo lubi science fiction. Plusem tego samochodu jest to, jednym z większych, jeżeli mamy tak to rozpatrywać, że prześwit to jest 173 mm, więc możemy w taką dróżkę, jak widzicie, spokojnie wjechać, chociażbyśmy mieli problemy z i30N. 19, trochę miejsca tutaj, trochę błota i kurzu, widzicie? Wygląda to tak trochę rajdowo. Krótszy, wyższy, węższy niż i30N. No i tył, który też jest taki, że tak powiem, specyficzny. Naprawdę tutaj myślę, że kilku projektantów chciało, ja chcę mieć dotąd, ja chcę mieć dotąd, a ty będziesz miał dotąd. No i wyszło właśnie coś takiego, ale fajnie, bo ten wydech podwójny gra tak jak gra. Nie jest podbity przez audio w środku i jak na czterocylindrowy doładowany motor, bo tu mamy dwulitrówkę doładowaną, całkiem ładnie burczy, warcy, rycy i cescy. W konstrukcji m.in. Hyundai Kony N, w ogóle całej dywizji N, ma ogromny udział Albert Biermann, czyli człowiek odpowiedzialny wcześniej za BMW M, za wszystkie M-performance'y, także za tak kultowe auto jak M3 E30, które dla wielu jest autem wszechczasów, autem wyścigowym wszechczasów, autem, którego pożądamy, które bardzo byśmy chcieli mieć. No i wiele z tych rzeczy z BMW zostały przeniesione właśnie do Hyundai'a. Już pierwsza i30N była świetnym samochodem. Druga i te bebechy, które mamy tutaj w Konie N, też jest jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza. Może minusem dla niektórych będzie to, że w Konie N mamy do wyboru, albo nie, nie mamy do wyboru, jak w Fordzie T. Możesz mieć każdy kolor, byle był czarny. Więc tutaj możesz mieć każdą skrzynię, byle to była ośmiobiegowa NDCT. To jest bardzo nowoczesna skrzynia typu mokrego. Ma dwie elektroniczne pompy olejowe. Wszystko po to, że nawet jeżeli katujecie to auto na torze, gdzieś w na jakichś drogach, dajecie mu ostro w palnik, żeby tutaj się nic nie stało, żeby się nie przegrzało. Ta skrzynia jest przystosowana do przenoszenia wysokiego momentu obrotowego. Przypominam, że tutaj 392 Nm, więc to jest dosyć pokaźnie jak na tak w sumie niewielkie auto. Ona pracuje bardzo dobrze. Ma kilka trybów pracy dostosowujących się do tego, na przykład do jazdy torowej. Nie widzę za bardzo sensu używania łopatek w tym samochodzie. Oczywiście można się tym pobawić, ale ta skrzynia 90% czynności dnia codziennego, a nawet czynności torowych, będzie robiła lepiej od Was. Otwieramy maskę i sprawdzamy, co my tutaj mamy. Nie mamy siłowników. Mamy tylko taki badylek i tutaj mamy silnik dwulitrowy
Tadam! Proszę o to. Dwulitrówka doładowana. 280 koni, 392 newtonometry. Ten moment jest rozłożony dosyć szeroko. Można tym samochodem spokojnie sobie jechać około 2000 obrotów na minutę, ale kiedy mu przyciśniemy, nie jest tak, że odcina go dosyć wąsko, gdzieś tam przy 5000, 5,5, jak zazwyczaj bywa w silnikach doładowanych. Nawet koło 6000 mamy jeszcze wystarczająco mocy i ten silnik, to auto nie traci oddechu. Na kierownicy mamy taki magiczny czerwony przycisk, taki jak miał prezydent, jak ma prezydent Stanów Zjednoczonych pewnie i Władimir Putin również. Tylko to jest przycisk przeniesiony rodem z szybkich i wściekłych. Wciskasz i masz więcej mocy. Tak, ten przycisk na 20 sekund zwiększa moc tego samochodu o 10 koni mechanicznych. Po tych 20 sekundach trzeba odczekać 40 sekund, żeby użyć tego przycisku ponownie. Nie wiem, ile razy można go użyć maksymalnie, bo tego nie próbowaliśmy, ale jakby mnie postawili na torze, to chętnie bym wciskał go przez cały dzień. Ciekawe, czy to auto by wytrzymało. Wiem, że jednego by długo nie wytrzymało, bo dzisiaj nie wytrzymało. Jeździłem trochę w takim lekkim terenie i jeździłem trochę dynamicznie. Chwilami. Trochę dynamicznie bardziej nawet. No i niestety chyba jedną oponę mamy przebitą. COVID i pandemia sprawiły, że wszyscy spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem, na kanapie, więc wielu z nas ma problemy z plecami, więc jeżeli jesteście już w tym wieku, że zaczyna was łupać w krzyżu, to samochód taki jak mały SUV, czy też crossover, jak zwał, tak zwał, może być rzeczywiście dla was odpowiedni. Największą zaletą tego samochodu w środku są te fotele. Takie półkubełkowe, jednocześnie podgrzewane i wentylowane. To jest bardzo fajne. Tradycjonaliści bardzo się ucieszą, bo jest tutaj sporo przycisków. Podgrzewanie, włączanie, jest też magiczny przycisk wyłączania całkowicie, to ważne, całkowicie kontroli trakcji, jeżeli chcecie poszaleć gdzieś, na przykład na torze. Wszystko jest proste, jak drut, plastiki, no tu jest akurat miękko, ale w wielu miejscach są twarde. Nie dotykać, nie zwracać uwagi, jeździć, cieszyć się, ekran. I to, co tutaj się dzieje, jest dosyć proste i intuicyjne do ustawiania. No może poza wszystkimi opcjami N, bo tutaj rzeczywiście można się trochę pogubić i trzeba trochę czasu poświęcić, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, żeby sobie znaleźć najlepsze ustawienia. Ale poza tym proste rzeczy typu radio, klimatyzacja, ustawienie rzeczy związanych z samochodem jest bardzo, bardzo proste. Kierownica nie za gruba, nie za chuda. Ładnie obszyta skórą, niebieska nić, dwa przyciski wzorem, mamy przyciski N i NGS. Jest to wzięte tak jakby kopiuj wklej z BMW, gdzie jest M1 i M2. Wirtualne zegary w kształcie takiego prostokątnego tableciku z pewnymi takimi grafikami, jakieś płomienie, różne dzikie węże tutaj się dzieją. Plastikowa szybka z head-up display. No i to w sumie tyle. Jedną z fajniejszych rzeczy w tym samochodzie jest szpera, elektroniczna blokada przedniego dyferencjału, która pomaga rozdzielać moment obrotowy na przednie koła. Działa to w ten sposób, że jadąc w zakręcie, kiedy macie wrażenie, że już ten samochód wam wyjedzie, że kiedy pojawia się podsterowność i widzicie już te drzewa, już tą barierkę, okazuje się, że auto się wyciąga i blisko, było blisko, ale wyjeżdżacie. Oczywiście fizyka jest nieubłagana, więc czasem to bardzo blisko może się skończyć albo pocałowaniem drzewa, barierki, albo też czymś poważniejszym, dlatego trzeba zawsze uważać. Niestety dosyć duży
promień skrętu, więc jeżeli będziecie chcieli tym samochodem pomanewrować w mieście, poparkować, pocofać, to tutaj mogą być trochę problemy, ale oczywiście z tradycyjnym hamulcem ręcznym możemy go zacieśnić i zmniejszyć, co też w takim aucie polecam. Elektronicznie sterowane, aktywne amortyzatory dostosowują się też do różnych warunków jazdy, ale zazwyczaj jest dość twardo, do tego trzeba się przyzwyczaić, że jest to dosyć twardy samochód. Kona N nie jest samochodem typu ekonomicznego, bo jest to auto, które potrafi sporo spalić. Kiedy jeździmy spokojnie, ten samochód pali około 10 litrów średnio. Miasto, poza miastem, trochę ekspresówki, trochę autostrady, ale kiedy wyciskaliśmy z niego siódme poty, kiedy dawaliśmy mu wpalnik, kiedy cisnąłem ten pedał, zaciągałem mocno, często ręczny, to spalanie było w okolicach 20, a nawet 23 litrów. Kona N ma 280 koni, 392 Nm i do setki przyspiesza w 5,5 sekundy. A teraz to sprawdzimy. Bagażnik Kony N. Wystarczy na jednego dorosłego ludzia w pozycji embrionalnej. Nie jest potężny, ma tylko 361 litrów pojemności. Dość wysoko umieszczona tutaj płyta podwójna z jakimiś drobnymi schowkami i pod spodem kółko dojazdowe. Na szczęście nie jakiś zestaw naprawczy. To jest zawsze lepsze rozwiązanie. Nie sądzę, żeby zmieściły się Wam jakieś tutaj duże bagaże rodzinne na urlop, ale zawsze możecie założyć jakiś box. Skoda Fabia ma 380 litrów, klasa kompaktowa, niektóre mniejsze samochody też mają podobny bagażnik, więc nie ma co płakać. To nie jest auto rodzinne, bo kto kupuje Kona N po to, żeby jeździć nią na urlop? To jest auto do zabawy, do przyjemności. Kona N ma taką przewagę nad i30N, że jest trochę więcej miejsca nad głową, siedzi się wyżej, wygodniej, chociaż siedzisko jest dosyć krótkie, ale mamy tutaj magiczny przycisk podgrzewania, który w taką pogodę jest jak najbardziej na miejscu. Miejsca na nogi wystarczająco, nie ma szału, jest nawet podłokietnik z miejscami na kubeczki, jest gniazdo USB i mała kieszonka i to w sumie wszystko, nie ma nawiewów na tył, ale trudno wymagać od tego auta, żeby było jakieś super, hiper wypasione. Są jakieś średnie plastiki tutaj na drzwiach, ale miejmy nadzieję, że jeżeli będziemy wozić tutaj na przykład dzieci, no bo to raczej dzieci będą podróżowały z jakimiś młodymi jeszcze duchem rodzicami, to nie będą macały tych plastików i nie będą mówiły: tato, co ty za badziew kupiłeś, co to ma być w ogóle, hej. Odbierając ten samochód, zastanawiałem się, jaki sens ma Kona N, skoro można mieć lżejszego, niższego Hyundai'a i30N. Ale po teście stwierdzam, że ten samochód rzeczywiście jest fajny i ma sens. Ma 280 koni, co prawda napęd tylko naprzód, ale szpera robi robotę, wyciąga Was z zakrętów, trzyma ten samochód dobrze, nawet jeżeli jest ślisko, no i podniesione zawieszenie, te 173 mm pozwalają wjechać tam, gdzie i30N nie wjedzie, więc szaleństw jest więcej plus. Dużo radochy, mniejsza może funkcjonalność, jakieś tam drobiazgi, to jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni, w pełni tylko benzynowy przedstawiciel dywizji N. Dzięki, że z nami byliście, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Pozdrawiam Was ciepło z tego pięknego przystanku. A ja tu sobie odpocznę po tych wrażeniach. Na razie, cześć!